A drugi powód, który jest wylistowany w tych badaniach podawanych przez ankietowanych, jak w wywiadzie, jest taki, że po prostu oni wiedzą, że twórca musi zarabiać i koniec. I to nam ucina po prostu absolutnie całą dyskusję. No właśnie, bo to mało osób sobie zdaje sprawę, że ile czasu zajmuje przygotowanie odcinka. To znaczy na pewno są odcinki, które i podcasty, gdzie można nagrywać praktycznie z marszu, bez żadnej edycji, ale większość podcastów niestety wymaga czasu. Tak, dokładnie. Więc tutaj jest, wiesz, win-win-win dla wszystkich, bo twórca podcastu może zarabiać na tym pieniądze. Marka dociera do ludzi, którzy po pierwsze wysłuchają reklamy w całości, po drugie z marką spędzą bardzo dużo czasu, w sensie nieporównywalnie więcej niż w przypadku innych mediów. Po trzecie, to też podlinkuję, wyślę ci później linka do takich badań, które pokazują, jak ta reklama działa w podcastach, że tam chyba było napisane, że 71% osób, które odsłuchały reklamę w podcaście, deklarują, że odwiedzą stronę producenta, o którym tam mowa w reklamie. Więc i marka dostaje super rzeczy, i twórca dostaje super rzeczy, i na koniec tego całego przewodu pokarmowego jest, który właściwie on powinien być na początku przewodu pokarmowego, słuchacz, ale w tym wypadku jest na końcu, dostaje po prostu produkt, który w jakiś sposób może go też zainteresować. Mm-hmm. No i tyle. Wszyscy zadowoleni. To jest w ogóle niespotykane w marketingu, że wszyscy są zadowoleni. Czyli mówiliśmy o kryteriach ewentualnie nawiązania współpracy, czyli ten zasięg nie jest takim jednoznacznym wyznacznikiem. Czyli dalej, osoba, która by była zainteresowana, myślałaby o tym, wie, że to jest nie problem, ale czego się może spodziewać po współpracy z tobą ktoś, kto nigdy nie miał styczności z agencjami? Czyli na przykład zgłaszasz się do niego, czy też on ma jakiś pomysł bardzo fajny, który tobie się spodobał, zgłaszasz się do takiej osoby i co ty dajesz jej jako agencja? Znaczy wiesz co, są ścieżki, właściwie są tutaj dwie, tak jak myślę o tym na bieżąco. Ścieżka numer jeden jest taka, że to ja szukam twórcy, który mógłby te okna, jak już jesteśmy przy oknach, który mógłby te okna u siebie zalokować. Więc w momencie, kiedy ja się zgłaszam do twórcy, mówię, słuchaj, jest producent okien, bierzesz czy nie bierzesz? No i, nie mamy negocjacji no żadnych, tak? Dokładnie. Nie, no oczywiście tak nie jest. To jest w bardzo wielkim skrócie, ale działa to tak, że ja po prostu się zwracam do twórców, którzy mi gdzieś tam tematycznie pasują. Przedstawiam produkt, przedstawiam klienta. W ogóle też się zawsze na początku pytam, czy dany twórca w ogóle ma ochotę brać udział w takich rzeczach, bo spotkałam się z kilkoma odmowami, że po prostu twórcy nie chcą komercjalizować swoich treści, co jest totalnie okej. Okay. W sensie to nie jest wyznacznik dobrze, źle, tylko po prostu niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. Więc zawsze jest to ważne pytanie, czy ty w ogóle chcesz na tym zarobić. No i jeżeli twórca jest z tym okej, okay, no to wtedy ja przedstawiam produkt, przedstawiam brief, czyli wytyczne od klienta, co ma zawierać reklama, co właściwie reklamujemy, w jaki sposób i tak dalej. Ustalam z twórcą wycenę. I tutaj ja wydaje mi się, że jestem takim dobrym chyba doradcą, bo często też ludzie mi mówią, ej, posłuchaj, ale ja nie wiem, ile ja mogę za to wziąć pieniędzy. No bo właściwie dlaczego, skąd macie wiedzieć? W sensie, czyż dla mnie to jest taka dosyć już powszechna wiedza, bo po prostu wiem, ile klienci są w stanie zapłacić za różnego rodzaju twórców na podstawie tam po prostu doświadczenia swojego. Więc potrafię, jeżeli wiem, do ilu osób dociera przekaz, i jak bardzo to jest specjalistyczna albo właśnie nie specjalistyczna, tylko ogólnodostępna grupa odbiorców, to jestem w stanie powiedzieć, że na przykład posłuchaj, możesz na tym zarobić na przykład 2000 zł albo 5000 zł, albo nie wiem, 500 zł, cokolwiek. No i jak tam się uda dogadać i wycenę, i pogadać trochę o statystykach, demografii i tak dalej, no to ja wtedy takiego twórcę rekomenduję do klienta, że to jest właśnie osoba, która według waszej strategii pasuje po prostu do tego produktu. No i jeżeli klient mówi, że nie, słuchaj, szukamy czegoś innego, no to powtarzamy proces. A jeżeli klient mówi bingo, robimy to, no to się zaczyna po prostu egzekucja projektu. Czyli ustalamy z klientem, co ma być powiedziane, kiedy emisja, jaki jest harmonogram dostarczenia rzeczy po kolei, żeby się po prostu nie zabić przy akceptacjach. No i zaczynamy pracę. Rozumiem, czyli ty tak naprawdę jesteś, tak jak wspomniałeś, po pierwsze pośrednikiem,
Po drugie, możesz podpowiedzieć takiemu twórcy, co jest rozsądne, a co jest nierozsądne, jeżeli chodzi o finanse, tak bądź jest. Też warunki współpracy. Czyli tak, tak szczerze mówiąc, to jesteś tak po dwóch stronach barykady troszeczkę. Raz, bo właśnie tak troszeczkę mi się to gryzie. Nie jest to żaden zarzut, tylko no bo z jednej strony pomagasz twórcy, ale pomagasz też, pomagasz też zleceniodawcy. Czyli tak naprawdę, kto jest ważniejszy? Bo ktoś może pomyśleć, no dobra, to dla kogo właśnie ona tak na koniec pracuje? Wiesz co, nigdy na to nie spojrzałam z perspektywy takiej trochę walki, o której ty mówisz, kto wygrywa. Bo tutaj tak naprawdę wszyscy wygrywają. Bo, cześć, zastanawiam się, w jaki sposób to mogłoby być odebrane jako walka. No bo wiadomo, że interesem klienta jest to kupić jak najtaniej i dostać jak najwięcej, a w interesie twórcy jest dać jak najmniej, a dostać jak najwięcej. No właśnie, ja tu gram trochę czyli taką... właściwie to samo, no. Ja staram się być teraz trochę w roli takiego adwokata diabła, czyli staram się, wiesz, znaleźć tak, spojrzeć na to od strony, wiesz, twórcy, który nie miał, wiesz, żadnych kontaktów z taką agencją i sobie może pomyśleć, no tak, no z jednej strony tu mi mówi, ile mógłbym zarobić, co z tego będę miał ewentualnie innego, bo to nie zawsze przecież muszą być finanse, i, a z drugiej strony wiem, że pracuję też dla tej firmy i ktoś sobie może pomyśleć, troszeczkę to tak mi się nie gryzie. Ja tak specjalnie, brzydko mówiąc, się podpuszczam. Nie, a może, ja nie mam w ogóle tylko, żadnych pretensji. Tylko wiesz, chodzi mi o spojrzenie takiej osoby, która by musiała pracować, chciałaby pracować z agencją, która mogłaby mieć jakieś obiekcje bądź też pytania. I mi się wydaje, że można to inaczej by było chyba podsumować. Ty jesteś takim filtrem, który przyjmuje na siebie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, przyjmuje się na siebie to, co jest najgorsze ze strony zleceniodawcy, bo wiadomo, że czasami różne pomysły dziwne przychodzą do głowy takim osobom, a z drugiej strony przyjmujesz na siebie wszelkie jakieś dziwne żądania, czy też wyobrażenia osoby, która musi to zrealizować, a nigdy na przykład nie pracowała. To prawda. Czy jesteś takim łącznikiem, ale jednocześnie no chyba jednak doradcą trzeba powiedzieć dla jednej i dla drugiej strony, co? Wiesz co, to się po prostu chyba wiąże z tym, czym ja się zajmowałam całe życie, bo ja nigdy nie byłam ani strategiem, ani kreacją, ani nikim, tylko ja pracowałam jako akant po prostu, a akant to jest właśnie osoba, która musi pogodzić interesy i klienta, i agencji, czyli tak poprowadzić proces wewnątrz agencji, żeby nikt się nie zajechał, żeby nikt się nie zwolnił, żeby wszyscy dobrze zrozumieli to, co mają zrobić, a jednocześnie muszę chronić też interesy mojego klienta, który przyszedł po to, żeby uzyskać konkretny efekt, nie? I płaci za to, żeby jakiś efekt uzyskać, więc ja jestem, trudno mi się postawić po jednej, tak jak teraz myślę na głos, ciężko mi się postawić po jednej ze stron, bo muszę też pilnować interesów klienta i nawet jeżeli nie jest to do końca na rękę twórcy, to ja po prostu muszę twardo po prostu, widzisz, to wszystko brzmi jakby to była jakaś w ogóle walka o jakieś etyczne rzeczy i tak dalej, a to w ogóle tak nie jest, w sensie to są na przykład kurde, widzisz, wczoraj miałam właśnie taką sytuację, ale nie wiem, czy mogę o niej mówić. Nie, no to nie wchodźmy na takie, że tak powiem, tereny, bo jeżeli to ma jakieś problemy stworzyć, to może lepiej zapomnieć. No. Ale to ja im inaczej zapytam nie, w takim inaczej, razie. W bardzo dużym skrócie. To nie jest, w bardzo dużym skrócie, to nie jest taka walka, że będziemy tutaj się zastanawiać nad śmiercią, życiem, piekłem, niebem. Tylko na przykład, jeżeli twórca stworzy grafikę, na której jest ewidentny błąd, ponieważ ustaliliśmy wcześniej z klientem, że na grafice będzie coś innego, to ja muszę po prostu powiedzieć temu twórcy, posłuchaj, musimy to poprawić, koniec. I w momencie, kiedy twórca mówi, no słuchaj, no ale ja na przykład, nie wiem, nie mam już na to czasu, albo nie mam człowieka, który może to zrobić, no to ja muszę wykorzystać całą swoją wiedzę i spryt i kontakty i tak dalej, żeby dostarczyć klientowi to, na co się umawialiśmy, a jednocześnie nie sprawić, że ten twórca po prostu poczuje się przytłoczony i zestresowany tą całą rzeczą, co w praktyce oznacza, że po prostu ja biorę tą grafikę i ja ją poprawiam. Rozumiem. Albo daję komuś, kto się na tym zna i po prostu to ja sobie za to płacę. Więc takiej elastyczności po prostu nauczyła mnie praca wieloletnia, jako właśnie taki
może nie, ja nie lubię, widzisz, słowa pośrednik, bo mi się to kojarzy jako pośrednicy, nie wiem, nieruchomości albo ubezpieczyciel, ale po prostu zawsze, ja lubię używać zwrotu łącznik. Cześć, ja muszę dbać o interesy obu stron. I twórca chce zarobić pieniądze i ja muszę zrobić wszystko, żeby on się poczuł usatysfakcjonowany, bo nie ma nic gorszego niż osoba, która się zgodzi na coś, a później narzeka, że Jezu, przecież ja psie pieniądze na tym zarabiam, nie mogę tego robić. No dobrze, nie chcę nigdy do takiej sytuacji doprowadzić. Teraz ja cię przerywam. Więc po prostu nie schodzimy ze no, słowa. Przepraszam, ale bo zanim mi ucieknie ta myśl, bo mówisz właśnie klient. To jest podcast, w którym możemy sobie przerywać. O właśnie. Ty mówisz klient od strony zleceniodawcy w tym momencie, ale wspomniałeś tak. Na początku, że reprezentujesz i Joannę Okuniewską, i Justynę Mazur. Więc tak naprawdę one są twoimi klientkami, pomijając kwestie znajomości, czy tam przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę one są twoimi klientkami jako twórcy podcastów. Czyli rozumiem, że wtedy twoja uwaga skupia się na ich potrzebach, ja tak to rozumiem. I ty właśnie powiedz, jak to wygląda wtedy, takie sytuacje, kiedy ty reprezentujesz twórcę tak naprawdę. Wiesz co, ja ani Asi, ani Justyny, ani kolejnych osób, z którymi już właściwie pracuję w taki sposób, ale nigdy się tych osób nie zapytałam, czy mogę o nich mówić, więc po prostu nie będę mówić. Może właściwie mogłabym się zapytać, a może bym się mogła zapytać. Wiesz co, a może mogę powiedzieć? Wiesz co, nie, chyba nie mogę powiedzieć. Ale nie po prostu, bo nigdy nie zapytałam się tych ludzi, czy oni są okej z tym, żebym ja to o tym mówiła głośno. Ale nie chodzi mi o detale, tylko chodzi mi bardziej tak o ogólne spojrzenie, w jaki sposób ty wtedy się zajmujesz. Ja dziewczyn nie nazywam swoimi klientkami. Dziewczyny są po prostu moimi partnerkami w tym całym biznesie. Klient to nie jest dobre słowo. Dla mnie klientem zawsze będzie agencja, która nam zleca pracę, albo klient, który nam zleca pracę, albo dom mediowy, który nam zleca pracę, albo jakikolwiek inny podmiot, który nam zleca pracę, a naszym zadaniem jest po prostu tę pracę wykonać. I to jest właśnie druga część mojej działalności. Zaraz ci jeszcze powiem o trzeciej części mojej działalności, ale mówiąc o drugiej części mojej działalności, ja chcę, chciałabym i właściwie w tę stronę to idzie, żeby zgromadzić wokół siebie twórców, którzy są może nie najwięksi na rynku polskim, ale takich twórców, którym właściwie taka pomoc się już przydaje, bo wiadomo, że Asia odbiera więcej propozycji reklamowych niż, nie wiem, ktoś, kto dopiero zaczyna, albo ktoś, kogo słucha 500 osób. Więc ja staram się pracować, po prostu dobierać sobie do współpracy, widzisz, współpracy, a nie bycia klientem albo podwykonawcą, osób, które mojej pomocy faktycznie potrzebują, czyli ludzie, którzy mają już na tyle zasięg reklamowy, który można bez pewnie większego problemu gdzieś komuś sprzedać, mówiąc nieładnie. I moja praca z tymi ludźmi polega na tym, że ja po prostu jestem ich takim bezpośrednim doradcą dotyczącym i deali, i pieniędzy, i jakichś tam rodzajów umów. Też jak na przykład, jeszcze to mi się aż w tak sprecyzowany sposób nie zdarzyło do tej pory, chociaż może się zdarzyło, że ktoś przyszedł do mnie i powiedział, posłuchaj, wymyśliłam sobie, że chciałabym bardzo zareklamować na przykład nie wiem, jedzenie dla psa, bo na przykład mam psa i ja w kółko o tym się mówię i ja bym chciała mówić o to jedzenie, więc wtedy ja staram się po prostu nawiązać kontakt z producentem tego jedzenia dla psa i po prostu zaofertować danego twórcę, który ma na promocję tej karmy dla psa jakiś konkretny, fajny pomysł. Na razie miałam tylko jedną taką sytuację, która jeszcze nie wyszła, bo dużo projektów mamy w poczekalni, bo teraz się w ogóle dużo jakichś takich przetargów dzieje na początek przyszłego roku i tak dalej, bo się zaczyna czwarty kwartał, więc trochę mam takich projektów w poczekalni jeszcze nie potwierdzonych i właśnie jednym z tych projektów jest to, o czym teraz ci mówię, ale nie mogę niestety zdradzić nazwy klienta. Więc ja jestem od takich rzeczy, od takich spełniania takich mikromarzeń, w sensie takich załatwienia takich rzeczy. Jeżeli ktoś zechce też mi dać dostęp do swojej skrzynki mailowej, ja na to nigdy nie nalegam, bo... To już bardzo poważnie brzmi, dostęp do skrzynki mailowej.
Tak, to już brzmi poważnie. To już brzmi tak poważnie, że kolejnym krokiem jest konto w banku. Więc jeżeli ktoś ma ochotę udzielić mi dostępu do swojej skrzynki mailowej, to ja po prostu